Polskie Radio Orzysz. Serdecznie witam słuchaczy Radia Orzysz. Dawno nas nie było na falach. Dzisiaj naszym gościem na Polanie Kultury jest pan Paweł Jakubowski, już Paweł Jakubowski, miałam przyjemność zapoznać się. Jest to strzelec sportowy i bojowy zawodnik IPSC w Polsce. Cześć Paweł. Dzień dobry, cześć. <noise> Pawle, porozmawiajmy najpierw o, tych, o takim wydarzeniu, które odbyło się w Grecji, a gdzie byłeś reprezentantem na europejskich zawodach IPSC Polski. Też przywiozłeś ze sobą koszulkę, w której startowałeś. Opowiedz coś o zawodach w Koryncie. No, to <laughs> impreza, na którą czekałem, do której przygotowywałem się 4 lata. Zawody Mistrzostw Europy odbywają się co 3 lata i ten pomysł kiedyś pojawił się, już gdy zainteresowałem się sportem IPSC. Marzyłem o tym, żeby wystąpić na takiej imprezie z orzełkiem na piersi. No i to Udało spełniłem. Się. Tak, spełniłem to marzenie. Byłeś jedynym reprezentantem Polski? Nie. Było nas blisko 50 w różnych klasach sprzętowych i w różnych kategoriach, tak, bo też kobiety startowały. No i tak jak wspomniałem, różne klasy sprzętowe. A ogólnie zawodników na mistrzostwach było tysiąc, mówiłeś, tysiąc Było tak, niecałe tysiąc pięćset, bo wystartowało tam blisko 1400 osób. No właśnie. Myślę, że nasi słuchacze nie wszyscy wiedzą, co to znaczy IPSC. Na czym polega to, ten rodzaj strzelania? IPSC to jest dokładnie International Practical Shooting Confederation, czyli Stowarzyszenie Strzelectwa Dynamicznego. Mhm. Czyli zupełnie inaczej niż strzelanie tarczowe, nie stoisz w miejscu, tylko polega to na tym, że musisz się przemieszczać. Tak. Zawodnicy rywalizują ze sobą na wielu różnych torach, na których oceniana ilość strzałów waha się od 12 do 32. I dopiero wynik ze wszystkich torów daje wynik końcowy w zawodach. Po tym właśnie porównywani są zawodnicy ze sobą. Czyli liczy się czas, liczy się ilość oddanych strzałów tak, tutaj tak. i też przyniosłeś ze sobą tutaj do studia. S szanowni słuchacze, możecie tutaj rzucić okiem, to jest specjalny pas, o tak się go zakłada, prawda? Gdzie masz, <grym> e, żeby szybko zmieniać magazynki. Tak, to jest pas dwuczęściowy. E, on mhm. tutaj e, pokaże, od wewnętrznej strony ma e, rzep. E, żeby co? Ponieważ, żeby, ponieważ, żeby trzymał ponieważ, się? Tak, i wewnętrzną no. stronę pasa w, przeplata się w, przez szlówki. A ten y, okleja się dookoła i to nie jest kabura, to jest tak zwany wieszak, y, pozwala na jeszcze szybsze dobycie pistoletu, y, a obok ładownice pozwalające na szybką wymianę. Ponieważ w mojej klasie sprzętowej można mieć po 15 sztuk amunicji w każdym z magazynków, a jeżeli tor wymaga większej ilości strzałów, to trzeba te magazynki jak najszybciej zmieniać, ponieważ no, to wszystko jest na czas i im szybciej się z tym uwiniemy, tym lepszy mamy wynik. Nie tylko punkty, ale też ten, ten czas. Zdarzyło ci się, że zabrakło ci magazynków, mimo że masz aż ich pięć tutaj? Że pogubiłeś gdzieś po drodze. Kiedyś zdarzyło mi się, tak. Oczywiście zdarzyło mi się przypadkowo wyciągnąć kolejny i wypadł, ale pięć magazynków to już wystarcza. I zawody w Koryncie trwały kilka dni, prawda? <coughs> tak. Od, w sumie <coughs> zawody zaczęły się 18 września. Dzień wcześniej był tak zwany ganczek, czyli kontrola wyposażenia. Sędziowie oceniają, czy wszystko zgodne jest z daną klasą sprzętową, czy, czy rozmieszczenie wyposażenia na pasie jest takie, jak opisane w przepisach, czy siły nacisku na język spustowy są takie, jak, jak ustalone w przepisach. Każda klasa ma swoje tutaj parametry. I potem e, dostaliśmy takie potwierdzenie, że, że ganczek przeszliśmy i, i możemy wziąć udział, i już zawody rozpoczęły 18. Pierwsze strzały padły 18. Ganczek. I przez ki i kilka dni tak pokonywałeś różne tory. Tak. E, każdy z zawodników miał 5 dni startowych, przy czym jeszcze zawsze wśród tych 5 dni był jeden dzień wolny. U mnie akurat to był drugi dzień zawodu, był dniem wolnym. Zacząłem na plaży spędzony? Oczywiście. Czy na treningu? Nie, zac... spędziłem drugi dzień na plaży, ponieważ e... chociaż już na ostatnich zawodach rangi mistrzostw, mistrzostw Polski, mistrzostw Słowacji, mistrzostw Litwy, e... nie czułem już takiej tremy. To jednak na mistrzostwach Europy pojawiła się spora trema. Mówiąc wprost, trząsłem się jak galareta. Tak, i uznałem, że drugi dzień, który jest dniem wolnym, to nie jest czas na trening strzelecki, bo już umiem strzelać, ale potrzebowałem się odprężyć. Kąpiel w morzu, jakieś dobre jedzonko lokalne, spędzony czas z przyjaciółmi, trochę śmiechu, pozwoliło mi w mój trzeci dzień, a drugi dzień startowy, poczuć to flow i popłynąć. Czyli zadowolony jesteś z efektów tak. spotkania w Korencie? Tak, zdecydowanie. A dlaczego ty zostałeś wydelegowany jako jeden z y, członków e -E reprezentacyjnej ekipy? E, reprezentacja, e, powołanie do, do kadry odbywało się na podstawie wyników z zeszłorocznego Pucharu Polski. Zawody rankingowe. Z 2022 roku cztery najlepsze starty z tych zawodów były brane do, do rankingu. I w zeszłym roku w rankingu Pucharu Polski zdobyłem czwartą lokatę, na Mistrzostwach Polski mm -hmm. ósme miejsce i w rankingu Polskiej Ligi strzelectwa Dynamicznego zdobyłem tytuł drugiego mistrza Polski, zdobywając trzecie miejsce, także te, te wysokie miejsca przyczyniły się do, do powołania. Czyli kolejne zawody, te europejskie za 3 czy 4 lata mówisz, tak? Za 3 lata Za będą, 3 tak. lata. tak. tak. E, oprócz tego prowadzisz takie jednoosobowe przedsiębiorstwo, prawda? Tak. Masz e, bardzo bogatą ofertę e, swojej firmy. Opowiedz co można z tobą zrobić. Postrzelać <laughs> Możemy postrzelać. Prowadzę zajęcia strzeleckie zarówno dla osób początkujących, które nigdy nie miały kontaktu z bronią, ewentualnie kiedyś tam strzelały, czy, czy to z wiatrówki, czy gdzieś może w szkole, na jakichś zajęciach. A jeszcze, przepraszam, mhm. przerwę ci tylko. Dodajmy naszym słuchaczom, że jesteś z mrągowa. Tak, znaczy nie jesteś z mrągowa, bo pochodzisz <laughs> z Warszawy, ale mhm. jesteś już w Mrągowie od wielu lat i tam właśnie znajduje się Twoja firma, Twoja siedziba, bo słuchają nas przeważnie tutaj nasi lokali. Także to jest fajna wskazówka. Zapraszamy do Mrągowa. Kontynuuj proszę. Tak. Oferta. No właśnie. Prowadzę, prowadzę szkolenia dla osób, które no nigdy nie miały wcześniej kontaktu z bronią. Są to treningi zapoznawcze. Ale też przygotowuje osoby do takiego strzeleckiego prawa jazdy, to znaczy patent strzelecki. Osoby, które chcą rozpocząć swoją przygodę z własną bronią, podobnie jak zresztą z prawem jazdy. No, trzeba zapisać się do klubu, trzeba przejść szkolenie teoretyczne i praktyczne, zdać egzamin teoretyczny i praktyczny, do którego właśnie przygotowuje. I później e, swoich uczniów prowadzę jak za rączkę, tłumaczę, co, co, co mają zrobić. Polecam, polecam e, robienie takich uprawnień. E, prze, przede wszystkim dlatego, że atmosfera na egzaminie na broń jest zupełnie inna niż ta na prawo jazdy. Ja mam wrażenie, że oczywiście tak, egzaminatorzy odnotują to, co. E, te wyniki, które. które mniej zdobyli, stresujące, czy bardziej? E, zupełnie co innego. E, w stosunku do egzaminu na prawo jazdy to widzimy, jak egzaminatorzy wręcz trzymają kciuki, żeby nam się udało. <laughs> oni odnotują to, co zrobimy, tak, bo muszą, ale, ale czuje się to, że oni nam kibicują. Tak, to jest zupełnie inne podejście. Że ci przy strzelaniu kibicują, czy przy tak. prawie jazdy? Nie, 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 ci Aha, przy strzelaniu, ci przy strzelaniu. Zrób. Kibicują, żeby się udało, bo to chyba nikt nie spotkał się z takim poparciem na egzaminie na prawo jazdy. Tak, no bo teraz y, dzisiejsze prawo jest bardzo sprzyjające temu, żeby robić te uprawnienia do posiadania broni. Coraz więcej ludzi korzysta z tego, z tej furtki. Uważasz, że to jest dobry trend? Oczywiście. Ja chciałbym, żeby wszyscy moi sąsiedzi mieli pozwolenie na broń. Tak, poważnie, bo wtedy będę wiedział, że to są osoby nie tylko przeszkolone, ale też przebadane przez lekarza, prze, przez psychiatrę, e, sprawdzone przez policję pod względem niekaralności. E, oczywiście, chciałbym, tego nie wiemy o naszych kolegach z pracy, tak? A wiedząc, że ktoś ma pozwolenie na broń, wiemy, że to jest to człowiek bezpieczny. Okej, okay. a powiedz, jak dużo kobiet z tobą strzela w, w Twojej firmie na przykład? I tu właśnie powiem, że zaskakująco dużo. Wydawało mi się, że to taki męski sport. Kiedyś wydawało, no bo kiedyś też zaczynałem i to też. Ja pamiętam swoje początki, ale blisko po, połowa. Połowa osób to są kobiety. I co ciekawe, wiele z nich na początku nie wierzy w swoje siły, ale już po pierwszym strzelaniu jest ten tak zwany banan na twarzy, że się śmieją i cieszą, że, że to jest to, że. Być może mm, przerodzi się to w pasję. Tak, jest bo... moc. Ale wybierają przeważnie boczny zapłon, czy z centralnego od razu? <grym> Nawet strzelają ze strzelby. <grym> no tak. Nie zaczynamy od y, największej armaty. Stopniujemy te, te przyjemności, tak żeby, <grym> tak, żeby poznać zasadę, tą mechanikę strzału. Oswoić się z samym, samym strzelaniem, a potem dodajemy przyjemności, zwiększamy kaliber i, i huk. A pokażesz nam swoje narzędzie, którym pracujesz na, na, na strzelnicy i na zawodach? Mhm, oczywiście. Przywiozłeś ze sobą, to będzie to pistolecik. Tak, jest to pistolet mhm. czeskiej produkcji CZ Shadow 2. Kiedy bierzemy pistolet, zawsze zaczynamy od sprawdzenia, czy jest broń na pewno rozładowana. Pomimo że robiłem to wcześniej, to dobrym zwyczajem jest e, sprawdzenie. I druga rzecz, kiedy <laughs> dobywamy broń z pudełka, z kabury, nigdy nie celujemy w niczym kierunku. Tak, tutaj za sobą mam ścianę, więc lufa zwrócona jest w bezpiecznym kierunku. <laughs> I to jest ta broń, która pozwala ci na najlepsze wyniki. Twoja ulubiona. Tak, zdecydowanie. CZ? E, tak, kiedyś <laughs> pamiętam, zaczynałem swoją przygodę z pistoletem Glock. A e, twój pierwszy, to tak. To był mój pierwszy, tak. E, Wymarzony, wyśniony. Zdecydowanie. E, wówczas myślałem, że to będzie jedyna e, broń, no ale coś poszło nie tak i mam kilkanaście sztuk broni, <śmiech> więc <śmiech> nie trzymałem się swojego planu. Czyli jedyno rozbudowana S1 czy wiele S1? Yy, tak, yy, puchnie, puchnie, puchnie. Trochę to, to przypomina Tetris układanie puchnie. klocków. Yy, tak, ale zdecydowanie CZK jest yy, dobrym pistoletem do uprawnienia sportu yy, strzeleckiego do IPSC. Yy, akurat Shadow 2 dobrze sprawdza się w, w mojej klasie sprzętowej, klasie production, yy, bo tak nazywa się klasa, w której startuje. Eee. A czyli taka klasa production, że sprzęt musi być eee, tak może, jak produkcyjnie tak, nie tak, niezmieniany. Tak, praktycznie niezmieniany. Oczywiście można wymienić hmm. e, okładziny, można <coughs> drobne modyfikacje, można pomalować pistolet, jeżeli ktoś chce. Zewnętrzne takie e, tak, rzeczy. Ale jeżeli chodzi o, o jej działanie, to nie można dodawać żadnych już tam lejków ułatwiających e, ładowanie, nie można zmniejszać poniżej określonej wartości nacisku na spust. <coughs> to wszystko jest mierzone podczas tego. Wspomnianego Ganczeku. Na pewno podglądasz też broń innych zawodników. Jakie tam najczęściej modele, jakie firmy, marki? Najczęściej właśnie albo CZ, albo hmm. mm, pistolety konstrukcyjnie oparte na e, kolci 1911, czyli hmm. broń z, no, z, z, z ubiegłego wieku, tak? z początków ubiegłego wieku. Jest tak dobrym e, modelem, że do dzisiaj wśród tych pistoletów. E, Przytoczę to do samochodów, nie wiem, Formuły F1, tak, to, to, to te wyścigowe pistolety są budowane na tamtej konstrukcji. Jak mówisz o strzelectwie, to po prostu oczy cię się błyszczą. Ja to widzę bardzo wyraźnie. To jest twoja pasja, ale też y, mówisz o tym, że jest to twoja misja. Mhm, tak. Pamiętam, mm, kiedyś jeszcze nie, nie wiedziałem, że jest możliwe zdobycie pozwolenia na broń, że jest możliwe posiadanie własnej broni. I pamiętam kolegę, któremu cały czas jestem wdzięczny za to, że, że otworzył mi oczy, pokazał, że można, więc. Czyli, że jest zarezerwowana tylko dla policji i dla wojska? Tak myślałem, tak, Aha. tak myślałem, że to faktycznie to tylko tam osoby ze służb mogą mieć i tak dalej. Ale faktycznie przy spełnieniu wymogów opisanych w ustawie można, można, mieć, można mieć to pozwolenie. A tak, można rozszerzać nawet, prawda? Mhm, tak, i później później, później coraz, coraz więcej zabawek, bo mhm. tu akurat prezentuję pistolet, ale można by mieć karabiny, strzelby, więc dużo tej. A dlaczego różnych... stało się to twoją misją? Jakie widzisz plusy, które ci przyniosło strzelectwo? E, tak samo, jak ktoś pokazał mi e, strzelectwo, tak e, czuję przyjemność w tym, jak e, innych wciągam do tego sportu, do, do, do Pokazywania, że e, broń nie jest ani zła, ani dobra. To jest tylko rzecz, tak. Tak samo jak długopis nie robi błędów ortograficznych. Prosta. E, powtarzam ludziom, że broni nie trzeba się bać. No bo no, czy boimy się policjanta, który stoi na ulicy? Przecież on ma pistolet. Nie boimy się go, prawda? Mm. To tylko kwestia, e, kto ją ma w rękach. No tak. A. Jakie były ważne osoby na Twojej ścieżce prywatnej, zawodowej, które przyczyniły się do tego, że robisz coraz lepsze wyniki, że jesteś coraz doskonalszy w tym, co robisz? Nie obyłoby się tutaj bez wsparcia żony. Która jest mm -hmm. no tak. Też właściwie. strzelająca? Nie, od czasu do czasu tak, od czasu do czasu. To może poz, różnych... pozdrówmy żonę w tym momencie serdecznie. <laughs> jak najbardziej to, to ukłon do mojej małżonki, <laughs> e, która, która bardzo mnie wspiera i, i pomaga tworzyć, tworzyć to, co, to, co robię. E, Wielkie pokłady cierpliwości na pewno ma, bo ostatnie dwa miesiące prawie się nie widzieliśmy. Wyjeżdżałem z zawodów na zawody, na obozy, i, i praktycznie dwa miesiące ostatnie były tak intensywne, że się nie widzieliśmy. Teraz nadrabiamy straty i, i staram się spędzać czas z rodziną, <laughs> ale, ale tak, no, sport, sport wymaga poświęcenia. Czyli żona. Jak ma na imię żona? Anna. Żona Ania. Jeszcze ktoś ważny w Twoim życiu, jeżeli chodzi o strzelanie? Jakiś Twój mistrz? Tak. Moim trenerem jest Dominik Górski, mistrz polski, któremu też zawdzięczamy swój rozwój strzelecki. Zwrócił uwagę na mnie w 2019 roku. Wyławił cię. Tak. I po prostu, no tak, tak to trzeba nazwać, że poprowadził za rękę. Tak, w dużym uproszczeniu, bo, bo to były też godziny pracy, obozy wspólne, wspólnie spędzone i e, dzięki niemu rozwinąłem się bardzo strzelecko. Rozwinąłem się. Mhm. Czyli też serdeczne ukłony w kierunku pana górskiego. Tak. Ale wiem też, Pawle, że masz też inne talenty oprócz y, takiego celnego oka. <grym> masz jeszcze jakie talenty? Co jeszcze robisz artystycznego? E Kiedyś przez 10 lat e, tańczyłem. No właśnie. <grym> tak. Ale to e, wszystko związane z country, prawda? Tak, e, to, w, też nie bez powodu trafiłem do Mrągowa. Tam, e, tam rozpoczęła się też moja, e, no, w, w, całe rodzinne plany się tam zaczęły właśnie, gdyż w Mrągowie poznałem swoją żonę. A jeździliśmy z pokazami po Polsce i też za granicą. Zespół pokazywał, co potrafi. Czyli scena nie jest ci obca? Tak, tak, tak. To, ale to jeszcze przed strzelaniem było, Zdecydowanie. tak? Zdecydowanie. Mhm, tak, I tak. potem się pojawił. Twój pierwszy pistolet. Właśnie pojawił się pistolet, miał być tylko jeden, ale jak wspomniałem, coś poszło nie tak. <grystanie> ale karabiny też posiadasz? <grystanie> tak, posiadam karabiny i strzelby, ale, ale wyspecjalizowałem się w pistolecie. I to już, bo chciałem bardzo rozwinąć się jako sportowiec, a nie da się być fachowcem od wszystkiego i wybrałem pistolet. Mhm. Znajdziecie Państwo Pawła na Facebooku. Prawda? Jako, jak wpiszecie Paweł Jakubowski, tam znajdziecie jego firmę. A powiedz mi, Pawle, kończąc naszą rozmowę, e, czego życzy się strzelcom? E, Samych half i dobrych splitów. No to właśnie tego ci życzę w imieniu swoim i wszystkich naszych słuchaczy Radia Orzysz. Dzięki serdecznie, że znalazłeś Dziękuję chwilkę bardzo. na rozmowę. Bardzo miło ciebie było gościć. Mi również. Dzięki. Dzięki. Polskie Radio Orzesz